Witam Was, skorpiony, i zapraszam na horoskop na miłość. Już potasowałam karty, zdążyłam wyłożyć dwie. I kontynuuję. To są y, karty na miłość, na relacje. Tutaj mamy pracę, finanse. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tydzień i zdrowie. Samopoczucie. Zobaczmy, jak Wam tutaj się to będzie układać. Karta, która jest komentarzem, może radą, ostrzeżeniem. I na spodzie talii mamy trójkę mieczy. No, drogie skorpiony. Mm. To jest takie tło czytania, to może być taka energia zewnętrzna, która do Was będzie docierała, to mogą być jakieś takie właśnie nieciekawe wiadomości, ale to może być też Wasze samopoczucie. Kiedy Wy na końcu tego 2018 roku będziecie się czuć trochę tak, jakbyście starali się, starali, tak z całych sił, a wyszło jak zwykle, jak zawsze. Czyli nie po Waszej myśli, po prostu. Inaczej wyobrażaliście sobie być może ten rok, który, który właśnie mija, ale to jest tylko tło, to nie jest przesądzone. Zaraz zobaczymy, jak, jak Wam się to będzie układać tutaj w poszczególnych sferach życiowych. Mam nadzieję, że. To może być tylko taki impuls, to może być może taki jeden dzień, który doświadczycie. Także tutaj jest, nie jest nic przesądzone. Zaczynamy ósemką kielichów, piątką kielichów. Oj, kochane. Kochane skorpione. Grudzień mi się pokazał, kto. Kto uczy się kart, kto zna znaczenia kart, zresztą nawet dla tych osób, które, które tylko patrzą na obrazki, to proszę zobaczyć. Tutaj jest ósemka kielichów, potem drugi tydzień mamy, piątka kielichów, a z mieczy to wiadomo, no i szóstka mieczy. A i Niestety, ale mam wrażenie, że to wasze kiepskie samopoczucie będzie właśnie podyktowane waszą sytuacją związkową w relacjach, tym w jaki sposób wy się czujecie, bo w pierwszym tygodniu mam podjęcie decyzji o odejściu. No, i często wam mówię, że ta ósemka to jest wasza decyzja autonomiczna. To, to wy podejmujecie decyzję, że odwracacie się, idziecie, ale idziecie ku nowemu. To nie jest tak, że, e, że wy idziecie w coś znanego. E, stwierdzacie po prostu, że coś wam nie służyło i postanawiacie zmienić coś. E, jeszcze ta decyzja trzyma was w tym dosyć smutnym um, nastroju kolejny tydzień w Wigilię mniej więcej w tym czasie około wigilijnym wy postanawiacie przerwać um, i to jest taka dosyć konkretna decyzja, stwierdzacie, że dobra, tutaj, tutaj odwróciłam się odwróciłam się a tutaj przerywam te, te więzy energetyczne, które jeszcze mnie łączą. Czy to z tą osobą, czy to z jakąś sytuacją, bo czasami też nosimy ze sobą taką wielką chmurę energetyczną sytuacji z przeszłości. I zastanówcie się, jak dużo tracicie, niosąc ze sobą taki ciężar, jak łatwiej by było to wszystko zrzucić po prostu i zacząć cieszyć się życiem. Macie do wyboru, bo i tak już tak naprawdę nie, nie zmienicie tego, co się stało. To macie do wyboru albo z nadzieją patrzeć na, to, na przyszłość i na to, co się wydarzy i z taką lekkością, albo targać ten Majdan, który gdzieś tam się energetycznie za wami albo wręcz na waszych plecach nagromadził. Także ja mam tutaj bardzo pozytywne zakończenie sprawy. I y, karta brama, karta szóstki mieczy, czyli wraz z końcem tego roku y, tak symbolicznie przepływam na drugą stronę. Tak jak Wam mówiłam, zamykam jedne drzwi, otwieram następne. Także y, taka historia mi się pokazała. Nie do końca może łatwa, ale na pewno będzie miała pozytywne skutki. Co natomiast, jeżeli chodzi o pracę, też dużo się dzieje, bo mam tutaj totalną transformację. Kto wie, czy wasza mm, ta transformacja nie jest związana z tą decyzją, która tutaj się w Was podejmuje? dla niektórych to będzie ta totalna zmiana, totalna zmiana nastawienia do pracy, totalna zmiana miejsca być może pracy, jakiś wyjazd mi się pokazał, tak jakby spojrzycie na waszą sytuację tutaj w tym grudniu właśnie, tak jakby o 180 stopni zupełnie z innej perspektywy, z innej strony. No i zrobicie takie podsumowanie, czy warto było, czy warto było robić to, to, czy Czytam to, czy też nie. I też mam tutaj takie postanowienie, że koniec, koniec tego, że ja się poświęcam dla innych, a nie dostaję nic w zamian. Tak jakby wchodzicie w ten, 2000, wychodzicie z tego roku i wchodzicie w nowy 2019 rok z takim poczuciem, że teraz to będzie wszystko porówno będziecie chcieli zachować taką równowagę w dawaniu i w, i w braniu także tutaj mi się wręcz taka sytuacja pokazała dla Was mhm. no jeżeli chodzi o zdrowie to bardzo mocno mi się tutaj pokazały karty tutaj zwróciłabym uwagę na cykle Cykle, tutaj dla pań, cykl. E, może być coś odwrócone. E, cesarz przy kole fortuny może być za dużo na przykład e, produkcji e, hormonów męskich. E, także jakbyście miały jakieś problemy, na przykład z tarczycą, no to e, karty podpowiadają, żeby iść właśnie w tym kierunku. E, może jest czegoś za dużo. I tutaj pod koniec tego roku mi się wręcz pokazała wizyta w jakiejś przychodni, w jakimś ośrodku, jakieś badania. Tak, tak więc tutaj zwracam Waszą uwagę na, na ten tok interpretacji. A jeżeli chodzi natomiast o samopoczucie, to Wy macie wewnętrzną taką pewność tego, że to wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem. I będziecie mieć siłę na to, żeby to wszystko przejść, mimo że nie mam tutaj łatwych dla Was kart. I znowu tutaj waga, i tutaj też jest waga w tej sprawiedliwości. Wszystko teraz będziecie sprawiedliwie, tak jakby na wszystko będziecie sprawiedliwie patrzeć. Porówno. Deczko w deczko, żeby, żeby nie było tak, że Wy znowu dacie się wykorzystywać komuś. Także Zaczynamy, zaczynacie Skorpiony, wszystko od początku. I to będzie dobry początek, bo dużo mi się tutaj zmian pokazało. Ale to nie jest tylko praca w tym miesiącu, bo to jest wypadkowa tego, do czego Wy sami doszliście przez ten cały, cały rok, a może jeszcze niektórzy dłużej pracują nad sobą. Także nie będzie łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ja trzymam za Was kciuki, kochani. Życzę Wam e, e, pięknych e, świąt w gronie rodziny, e, tych postanowień, takich też, e, ktu, które będziecie mogli e, realizować. E, no i słyszymy się już za rok. Trzymajcie się. Pa. pa.